Cześć, jesteśmy The Big Five Family. Ja jestem Kasia. Ja jestem Tymon. Robert. Leon. Nasza przygoda z kamperami zaczęła się 5 lat temu, może 6? 7, bo przecież nasz syn już ma 6 lat. Pierwszy raz wypożyczyliśmy kampera i pojechaliśmy do Skandynawii. Pojechaliśmy przez Niemcy, Danię, przeprawiliśmy się z Danii do Norwegii. Z Norwegii przejechaliśmy do Szwecji, ze Szwecji zatoczyliśmy koło do Świnoujścia. Potem wypożyczyliśmy kampera i pojechaliśmy na Bałkany. Pojechaliśmy do Chorwacji, Albanii, wjechaliśmy do Grecji, byliśmy w Bośni, Hercegowinie, w Serbii i to był w zasadzie każdy powrót z takiej wycieczki kamperem. To był czas, kiedy ja zaczynałem poszukiwania kampera, żebyśmy mieli kamper na własność. Po jakimś miesiącu przychodziła taka refleksja, że w sumie no my nie mamy tyle urlopu i tyle czasu, żeby tak podróżować długo kamperem, więc nie wiadomo, czy nie lepiej jednak mieć kamper wypożyczony na kilka tygodni w roku i nie ponosić kosztów jego utrzymania przez pozostałą część roku. Więc po miesiącu te poszukiwania tak trochę słabły, ale nadal trzymałem rękę na pulsie. Szykowaliśmy się do wyjazdu do Tajlandii i na kilka dni wcześniej znalazłem ogłoszenie. W Poznaniu był ten kamper, Esterel. Poprosiłem kumpla, żeby pojechał, obejrzał ten kamper wstępnie, czy w ogóle to jest temat, którym warto się zainteresować. No i on powiedział, że nie ma się do czego przyczepić. No więc musieliśmy pojechać, zobaczyć go na własne oczy. Nawet nie włączyliśmy silnika, obejrzeliśmy tylko z zewnątrz, w środku. Bo nie dało się włączyć silnika. Bo były akumulatory rozładowane. Przekonało nas to, że to wnętrze było w dobrym stanie. Kasia powiedziała, że no wiesz co, nie brzydziłabym się takim już jechać. I od tamtego czasu jeździmy już naszym kamperem. No to co, zapraszam Was do naszego bulinka. Póki nasz duży Blue Boy jest w fazie wykańczania, to mieszkamy w naszym starym bulinku. Nie takim starym, bo nadal go kochamy i ciężko nam będzie się z nim rozstać, ale pomalutku się oswajamy z tą myślą. Buli to jakieś chyba 12 metrów kwadratowych domu, tak mi się wydaje. Ale tak naprawdę to jest taki dobry, 5-gwiazdkowy hotel. Bo jeśli chodzi o komfort i wygodę dla naszej 5-osobowej rodziny, no to nie mamy co narzekać. Tu mamy część kuchenną. Tu mamy lodówkę, kuchenka. Akurat dzisiaj czwartek, dzień bazarkowy, więc robi się świeży rosołek dla dzieci. Mamy nawet mały piekarniczek. Tak nam się wydawało, że to piekarniczek, ale okazało się, że to jest tylko opiekacz. I Bob nie może piec w nim ciast, tylko robić zapiekanki. Dlatego do Blue Boya, do dużego, kupiliśmy już kuchenkę z takim prawdziwym piekarnikiem, gdzie będziemy mogli robić ciasta i chlebek piec. Wszystkie instalacje oczywiście, filtry wody, bo mamy dwa kraniki. Ten jest tylko do wody pitnej, tej do użytkowej. Szafki pomieszczą bardzo dużo. Nie będę ich otwierała, bo po 4 miesiącach spędzonych w Polsce i nieużytkowaniu codziennego kampera jest tam Armagedon, ale jestem w trakcie ogarniania tego. Tutaj z kolei mamy część jadalną i też sypialną, bo jeśli nie korzystamy ze stołu, to możemy opuścić stół i z tego miejsca zrobić łóżko. Najczęściej robimy z tego łóżko nie co wieczór, jak ktoś z nas chce spać sam, to wtedy potrzebujemy 3 łóżek, a najczęściej no właśnie ta konfiguracja ze spaniem jest bardzo różna. Albo ja śpię z Robertem, albo Robert śpi z 2 dzieci, albo ja śpię z 2, a ktoś z 1. To jest loteria codzienna. Tu jest część oczywiście. Jaka to jest część? podróżnicza. Do prowadzenia chyba, nie? A wieczorem opuszczamy łóżko. Jest wielkie łóżko do spania. Tu mamy, och, te dwie szafki chyba nawet mogę otworzyć, gdyż je już posprzątałam. To było 3 dni temu, już nie widać efektu. Ale tu są wszystkie potrzebne rzeczy dla chłopaków do nauki i do zabawy. Czyli wszystkie gry, większość książek, kredki, ołówki i inne gadżety, z których mogą korzystać w trakcie drogi. Bo normalnie chłopcy siedzą tutaj, oczywiście są pasy wszędzie i mogą pracować w trakcie drogi przy stole. To jest jedyny element, który zabraliśmy z naszego starego, normalnego domu, czyli tabliczka, nie pluć na podłogę, bardzo ważna. Jeśli jest taka potrzeba, a bywa, że jest, można zamknąć część sypialną i pobyć samemu! Tutaj mamy prysznic i szafę. Żeby skorzystać z prysznica, o, chyba nawet mamy światełko tu, no to oczywiście musimy cały bajzel, pranie na przykład, które czeka, wyciągnąć i zrobić prysznic. A po drugiej stronie jest toaleta z ubikacją, łazienka, z mnóstwem szafek, których w nowym Blue Boyu nie wiem, gdzie to wszystko upcham, ale muszę o tym też pomyśleć, bo na pewno łazienka będzie dużo mniejsza, no i też nie będzie takiego podziału, że tutaj jest prysznic, a tutaj jest łazienka i ubikacja. Tu jest moje ulubione miejsce, moja sypialnia. Dzielę ją czasami z moimi synami, ale fajne jest to, że w każdej chwili można wpaść do kampera i się położyć wygodnie, poleżeć, odpocząć, pobyć samemu, bo też są, tak, przychodzą takie chwile. Jakieś techniczne rzeczy, tam jest jakiś piec, co daje ciepło i ciepłą wodę, ale to ja się nie ogarniam tego. Tyle. Przyszedł moment, kiedy postanowiliśmy wspólnie. No nie wiem. To trwało 10 lat tak naprawdę, bo co jakiś czas ja Robcia zawsze pytałam, czy już jest gotowy. Rzucić wszystko i wyjechać w podróż dookoła świata kamperem. No i on mówił, że nie ma takiej możliwości, bo praca, bo rodzina, bo maile, bo kredyty, bo dom, bo ogród, wszystko. No i tuż przed pandemią, w grudniu 2019 to będzie, zapytałam go, czy może jest już gotowy, bo widziałam, że bardzo cierpiał psychicznie, fizycznie. Był uwięziony bardzo w pracy i zapytałam go, czy może to już pora, i on powiedział, że tak. No a wtedy ja się bardzo szybko wycofałam, bo zdałam sobie sprawę, że chyba ja nie jestem gotowa, że ja tylko tak gadałam przez 10 lat. No ale ja szybko się pozbierałam i stwierdziliśmy, że w takim razie robimy to. Zaczynamy przygotowywać kampera tak solidnie pod kątem wyjazdu, czyli robimy odświeżenie całego kampera, no żebyśmy się czuli w nim jak w domu. Przyszła pandemia i zaczęliśmy podejmować kolejne ważne decyzje, czyli czy wynająć dom, czy sprzedać dom, co ze szkołą chłopców. No i tak zbieraliśmy się do lipca 2020 i pod koniec lipca 2020 sprzedaliśmy wszystko w tym czasie, wypisaliśmy chłopców ze szkoły i ruszyliśmy w pogoni za słońcem. Przez 13 lat mieszkaliśmy w dosyć dużym domu, który miał ponad 110 lat. No i podczas pandemii naprzeciwko tego domu rozpoczęła się budowa, która zabrała nam tak naprawdę piękny widok na sosny, mały las, który tam mieliśmy. I stwierdziliśmy, że chyba nie będziemy chcieli tu wracać po powrocie, więc zaczęliśmy myśleć o sprzedaży domu. I tak naprawdę to bardzo szybko się potoczyło. Praktycznie w ciągu tygodnia sprzedaliśmy dom w trakcie pandemii. No i tak naprawdę mieliśmy 2 miesiące na to, żeby wyprowadzić się z domu i spakować całe nasze dotychczasowe życie. A muszę tutaj wspomnieć o tym, że byliśmy turbo zbieraczami i nawet w dzień odjazdu, gdzie w ogrodzie była ponad 100 ludzi żegnających nas, to my dalej pakowaliśmy i kontenery, i kampera, i busy, i oddawaliśmy już ludziom rzeczy na przetrzymanie niby, ale wiedzieliśmy, że już one nie wrócą, z taką myślą je oddawaliśmy, żeby się tego wszystkiego pozbyć. Nowy właściciel już był, już czyścił lodówkę, a my jeszcze czyściliśmy szuflady z rzeczy, naszych rzeczy. Pierwsze 2 czy 3 miesiące naszej podróży to były jakieś pożegnania, bo i pojechaliśmy na Śląsk do przyjaciół, i na Węgrzech mamy znajomych, i w Rumunii, i w Chorwacji ktoś do nas dołączył, żeby spędzić z nami jeszcze czas, więc tak niby opuściliśmy Polskę, wiedzieliśmy, że jesteśmy w podróży, ale tak nie do końca, bo ktoś nam zawsze towarzyszył. I chyba moment przekroczenia granicy bułgarsko-tureckiej spowodował to, że tak poczuliśmy, że wow, to się dzieje naprawdę. Ruszyliśmy w podróż, Turcja nas rozkochała, niesamowicie w sobie bardzo zaskoczyła tym, co ma do zaoferowania. Przede wszystkim ludzie, którzy tutaj żyją, są niesamowicie sympatyczni, otwarci. A spędziliśmy w Turcji 8 miesięcy, no bo oczywiście granice były zamknięte w trakcie pandemii, nie mieliśmy zbyt wielu opcji, żeby ruszyć gdzieś dalej. I 8 miesięcy zwiedzaliśmy Turcję, przejechaliśmy ją wszerz i wzdłuż, ale i tak mamy nadal wiele do odkrycia. 4 miesiące spędziliśmy dokładnie na tej plaży, na której jesteśmy znów, już z naszym nowym samochodem. To jest Mercedes, który kiedyś służył w Niemczech w takich cywilnych służbach. To było wsparcie dla straży pożarnej, to jest THW. To są wozy, które jeżdżą z cięższym sprzętem, ratownictwo wodne, piły, jakaś hydraulika do usuwania skutków kataklizmów, jakichś klęsk żywiołowych. I ten samochód już przestał służyć. THW powymieniało samochody na nowsze i my znaleźliśmy ten samochód na mobile.de. Dogadaliśmy się co do ceny i co do warunków kupna tego samochodu jeszcze będąc w Gruzji. I w międzyczasie, kiedy... No, tak bywa. Zawtra my pojedziemy na bazar. Покупаем новый. Или, о, я знаю, ты можешь пойти в Йозефу, он это сделает хорошо. М? Спасибо. Bo decyzję o kupnie tego samochodu podjęliśmy będąc w Gruzji, kiedy okazało się, że w takie miejsca mniej dostępne naszemu kamperowi było ciężko po prostu wjechać i my zostawialiśmy go w mieście, braliśmy terenówkę i jechaliśmy na wycieczkę w góry na parę dni terenówką. I w Gruzji finalnie pojechaliśmy tam przez Abano Pass i po burzy patrzę na wzgórzu i stoi samochód, taka ciężarówka. I poszliśmy tam z chłopakami, okazało się, że to jest taki Mercedes 917 i pogadałem z tym gościem i on w ogóle opowiedział mi same plusy, w samych superlatywach opowiadał o tym samochodzie. No i co, i szybko podjęliśmy decyzję, że tak, kupimy taki samochód. Wróciliśmy do Polski we wrześniu i zajęło nam to no, prawie 4 miesiące, żeby doprowadzić do stanu deweloperskiego. W międzyczasie zmieniliśmy koła w tym samochodzie na większe, na takie budowlane opony. Przecięliśmy całą skrzynię, żeby dało się w niej stanąć, czyli wspawaliśmy takie słupki i dodaliśmy 40 cm do wysokości samochodu. Wyspawaliśmy całą konstrukcję ramy tej na kabinie, na której stoi teraz namiot dachowy. No i z takich grubszych rzeczy zbudowaliśmy platformę z tyłu. Ta rama, którą zrobiliśmy na tylnej ścianie, służy jako transport motocykla i koła zapasowego. Zrobiliśmy też takie ramię, taki żuraw z wyciągarką, dzięki któremu możemy ściągać koło, ściągać motocykl i działa to jak dźwig. Do Polski przyjechaliśmy z początkiem września, odebraliśmy ciężarówkę i zaczęliśmy cały proces biurokracyjny. Okazało się, że wszyscy są za nami bardzo stęsknieni. Ci bliżsi, najbliżsi, ale też i zupełnie obcy ludzie. I tak bardzo wszyscy zaangażowali się w projekt budowy tej ciężarówki. Tyle dobroci, tyle serdeczności, tyle dobrej energii, której otrzymaliśmy od naprawdę obcych ludzi. To było coś pięknego. Mieszkaliśmy u naszych przekochanych przyjaciół, u Ewy i Pawła, niedaleko naszego domu. Zrobili nam miejsce na podjeździe, zaparkowaliśmy i przez 3 miesiące żyliśmy razem i to było coś fantastycznego, bo razem gotowaliśmy, ja z Pawłem budowałem całą konstrukcję metalową. Paweł zajmuje się szkiełkowaniem, obróbką metali, jest po prostu perfekcjonistą, więc zbudowaliśmy całą konstrukcję bagażnika dachowego, przecięliśmy konstrukcję skrzyni, podwyższyliśmy, obłożyliśmy to blachami, dołożyliśmy burty, zbudowaliśmy konstrukcję, na której wozimy koło zapasowe i nasz motocykl. Naszą strzałę. Motocykl też jest czymś, co poprawiło nam komfort życia tutaj, bo chyba twój. Mój bardzo, mi bardzo brakowało motocykla. W tylnej części kabiny mamy 2 pomieszczenia w jednym. To jest nasza jadalnia, która w nocy zmienia się w sypialnię i to jest sypialnia rodziców, tutaj śpię ja z Kasią. Stół opuszcza się, poduszki rozkładają się na płasko i mamy ogromne małżeńskie łoże. W tej chwili tutaj śpią nasi przyjaciele, którzy odwiedzili nas i będą nam pomagać w budowie. Mamy też i dodatkową sypialnię, to jest ten namiot dachowy, który postawiliśmy na stelażu. I to też jest bardzo duży namiot, w nim może spokojnie zmieścić się 4 osoby. I tu, gdzie my będziemy spać, to będzie przestrzeń oddzielona od reszty zabudowy, ale robimy taki korytarz. Zrobiliśmy też takie kołnierze, które wpuścimy w kabinę i od strony skrzyni. Połączymy to taką opaską elastyczną, ponieważ kabina jest zawieszona niezależnie od skrzyni, więc to przy takiej jeździe gdzieś w terenie będzie pracować, więc to połączenie musi być elastyczne. No i to będzie taki przesmyk, takie drzwiczki, gdzie będziemy mogli przejść z kabiny do całej tej zabudowy tylnej. A w czasie jazdy będziemy to po prostu zamykać i będziemy mieli tą skrzynię zupełnie zamkniętą. Tu, gdzie teraz stoję, będą w przyszłości łóżka naszych dzieci. W tym miejscu zbudujemy 3-piętrowe łóżko. Zostawiamy całą konstrukcję zewnętrzną samochodu tak jak jest i w czasie, kiedy jeździmy, to po prostu rolety są opuszczone, podnosimy burty i z zewnątrz samochód jest zupełnie... Nie wygląda jak kamper, wygląda jak ciężarówka. Natomiast po podniesieniu tej roletki będziemy mieć ścianę. W tej ścianie będą okna. Przy każdym z łóżek chłopców będzie okno. Kolejne okno będziemy mieć w łazience, bo tutaj powstanie kabina prysznicowa i w kabinie prysznicowej będziemy mieć toaletę. Natomiast po drugiej stronie będziemy mieli kuchnię i kuchnia to będzie ogromny gabaryt, bo tam będzie 1 szafka, piekarnik i lodówka. Myślimy też o jakichś szafkach na górze, żeby jednak pomieścić te rzeczy, których mamy sporo. W tym miejscu będzie nasze wielkie okno, które wozimy już ze sobą, jesteśmy przygotowani na jego montaż. Po podniesieniu rolety i opuszczeniu burty będziemy mieć praktycznie od podłogi do sufitu gigantyczne okno, przy którym Kasiunia będzie mogła na swojej kanapce czytać książki, rozkoszować się widokami. Teraz, tu gdzie jesteśmy na plaży, spotykamy dużo ludzi, którzy są chętni nam pomóc i dzielą się doświadczeniami. Jest tutaj Józef, który ma pobudowany cały drewniany, jak wóz cygański na ciężarówce, na Mercedesie. Artur, który do nas przyjechał, jest stolarzem, więc będę korzystał z tego, że ci ludzie wszyscy mają doświadczenia. Koncepcja zabudowy wewnętrznej ścian zmieniła się o tyle, że przyjechaliśmy do Turcji po laminowane panele z pianką, a będziemy budować to wszystko z drewna, żeby to wszystko oddychało, żeby to było naturalne. I tak naprawdę teraz modyfikujemy wcześniejsze projekty, jeśli chodzi o konstrukcję ścian, i idziemy w kierunku rozwiązań drewnianych. Natomiast cały plan wnętrza, który powstał, i pomagali nam nasi przyjaciele architekci, żeby zoptymalizować, wykorzystać tą przestrzeń jak najlepiej, na to wszystko jesteśmy już przygotowani. Mamy kupione wszystkie elementy, łącznie z brodzikami, piecami, elektryką, wodą, więc to wszystko jest. To, czego nam brakuje jeszcze, to są ściany. No i te ściany muszą powstać, musi powstać odpowiednia konstrukcja z drewna, na to pójdzie szalówka, od środka też wykończymy to drewnem, więc automatycznie to wnętrze stanie się takie ciepłe, przyjemne i przyjazne dla naszej rodziny. We mnie bardzo dużo zmian nastąpiło. W chłopcach chyba też tak, jak ich obserwujemy. Takie pierwsze 3 miesiące chyba były najcięższe podróży, bo wtedy też już nawet czytaliśmy trochę o tym, że mózg musi się po prostu przestawić z tego systemu, w którym żył, na coś nowego. Po 3 miesiącach rzeczywiście ja to bardzo odchorowałam, a potem zaczęłam pomału się uwalniać, czyli uwalniać się od wszystkich lęków, które miałam. Nie wiem, że dzieci zachorują, że samochód się popsuje, że będziemy chorzy. Nie chorowaliśmy przez 1,5 roku ani razu. Zaczęliśmy bardzo się uwalniać, chyba to jest dobre słowo, bo ja zaczęłam odkrywać na nowo frajdę zrobienia rzeczy, jak mały dzieciak, jak, nie wiem, skoczysz ze skał i nagle pokonasz strach i okazuje się, że chyba nie masz lęku wysokości i możesz skakać, że nauczysz się grać na gitarze, bo zawsze chciałaś to robić, a nigdy nie było na to czasu i umiesz grać na tej gitarze. I odkrywasz, że też nawet możesz śpiewać, co też było czymś niemożliwym. No i to, co najpiękniejszego, co nam dały te podróże, to ludzie, których poznajemy. Raz, że lokalsi, a dwa, ludzie, którzy myślą podobnie jak my, czyli podróżnicy, pragną takich samych rzeczy, mają te same marzenia. I oni też tak naprawdę, to już też powtarzałam nieraz, przez te 1,5 roku to oni wychowywali nasze dzieci, to oni ich uczyli, nie szkoła, nie książki, nie pisanie, czytanie i robienie tabliczek mnożenia po 3 godziny dziennie, tylko ci ludzie, którzy pokazywali im talenty, które oni mają, i dzieci z zainteresowaniem ich obserwują i towarzyszą im, bo tak naprawdę dzieciaki są traktowane na równi i to nie ma najmniejszego znaczenia, czy to jest chłopak w wieku Leona, czyli 12-latek, czy facet 60-letni, który okazuje się, że jest historykiem i jak Leon miał jakiś temat z historii do przerobienia, bo chłopcy są na homeschoolingu i oczywiście muszą realizować podstawę programową, to ten Francuz przepięknie mu wytłumaczył po angielsku temat, który akurat miał Leon do przerobienia. I Leon był zafascynowany, aż sam sięgnął i zaczął zgłębiać dalej ten temat. Chłopcy są zapisani do takiej przyjaznej placówki, która wspiera homeschooling, bo chłopcy są na homeschoolingu. Czyli tak naprawdę raz do roku muszą zdać egzamin, zaliczając tym samym podstawę programową. W Polsce jest to absolutnie legalne, dozwolone. Nie można tego mylić z jakimś nauczaniem indywidualnym. Jest to po prostu edukacja domowa. I rodzice przyjmują obowiązek nauczania dzieci. Nawet nie mogę tego. To w naszym przypadku to jest o tyle proste, że dzieci potrafią uczyć się same. Tak. My im pomagamy, ale chłopcy potrafią korzystać z książek, mają teraz tak, bo książki, to nie jest takie książki w internecie, mają karty pracy i sami też narzucają sobie taki rygor. że wstają rano, pouczą się 2 godzinki, zrobią część zadań, które sobie zaplanowali i mają wolne i mogą się uczyć zupełnie innych rzeczy. Niesamowite jest to, jak szybko nauczyli się mówić po angielsku. Tak. Przez pierwsze 3 miesiące podróży oni doszli do poziomu takiego, że naprawdę ciężko by było powiedzieć, czy to są chłopcy z Polski, czy z Holandii, czy no, może z Wielkiej Brytanii. Jeszcze nie. Ale mówią fantastycznie. Tak, poprawiają mnie cały czas, to też jest trochę krępujące. Musimy trzymać pieczę nad tym, żeby oni zrobili ten podstawowy materiał, a jeśli z nimi porozmawiamy i wytłumaczymy, że im szybciej to zrobią, im szybciej zdadzą egzaminy, tym szybciej wrócą do strugania patyków i łupania skały przez pół dnia, czy siedzeniu w morzu, to też to szybciej do nich dociera, że jednak warto przysiąść, zrobić to i tyle. Podjęcie naszej decyzji, niby wydaje się, że zrobiliśmy to tak pach, ale towarzyszyło temu mnóstwo lęków, mnóstwo strachów, nawet nie naszych, bo też sobie to uświadomiliśmy, że jak oznajmiliśmy znajomym i przyjaciołom, że jedziemy w podróż dookoła świata, zabieramy dzieciaki, sprzedajemy dom, to zaczęło się po prostu lawina lęków znajomych, którzy nie wiem, a co z tygrysami w Rosji? Na przykład twoja mama nas straszyła, że tam na pewno nas pożre jakiś tygrys w Rosji. No i wiesz, niby nie bierzesz tego do siebie, no ale zaczynasz sprawdzać, zaczynasz googlować. I to tak bardzo się zapętliło, że stwierdziliśmy, że no tak się nie da, bo żyjemy w ciągłym strachu przed tym naszym wyjazdem. Zamiast się cieszyć i przygotowywać i cieszyć się przed tym, co będziemy odkrywać, to my żyliśmy w strachu przed tym wyjazdem. No i uzmysłowiliśmy sobie to, że to wcale nie są nasze lęki, tylko naszych bliskich. I po prostu to odcięliśmy. Ale chyba nie ma takiej złotej rady. No. Jeśli chce się spełnić swoje marzenia, a podróżowanie było naszym od zawsze marzeniem, bo od zawsze, odkąd mamy dzieci, podróżujemy, odkąd się tylko urodziły, to chyba to był kolejny etap po prostu. Prędzej czy później byśmy w tą podróż wyjechali. Ja zwykle mówię, że nikogo nie namawiam, ale dla nas to jest świetne życie. No tak, ja sobie nie wyobrażam w tej chwili nam się innego to sprawdza. Życia. Ale warto jeszcze chyba powiedzieć o tym, że my nie planowaliśmy wyjechać na stałe. My założyliśmy sobie, że pojedziemy w taką podróż dookoła świata i myśleliśmy, że zajmie nam to może 2 lata. Teraz już wiemy, że my nie mamy terminu. Powrotu. Nie planujemy zakończyć podróży za 2 lata czy za 3 lata, tylko tak wygląda teraz nasze życie. I jesteśmy, gdzie jesteśmy. Teraz jesteśmy budujemy... tu i teraz, Robuś! Jesteśmy w tej chwili w miejscu, gdzie budujemy kolejny dom i tym kolejnym domem ruszamy w świat i zobaczymy, co będzie możliwe, gdzie uda nam się dojechać. Świat jest bardzo ciekawy i otwarty. Ma się tak naprawdę jedno życie. Nie ma co rozpamiętywać przeszłości. Nie ma też co zbyt wybiegać w przyszłość, bo nie wiadomo, co ona nam przyniesie. Więc jeśli naprawdę czujesz, że podróże to jest to, co naprawdę kochasz, to zrób, bo nie można tego też odkładać w nieskończoność, bo skończy ci się czas, po prostu. I tego nie zrobisz. A myślę, że warto, bo życie ma się jedno. No. Kasia, Robert, bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że podzieliliście się waszą piękną historią z naszymi widzami. Powiedzcie jeszcze, gdzie można was śledzić w internecie i obserwować tę przebudowę Blue Boya. Na bieżąco relacjonujemy nasze przygody na naszym Instagramie The Big Five Family. Oczywiście znajdziecie link pod spodem w opisie filmu. Wam bardzo serdecznie dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Koniecznie dajcie nam znać, co myślicie o tym całym projekcie i o tej niesamowitej rodzinie. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Cześć. Ej, my ci nie podziękowaliśmy. To nic. No dobra. Ej, dzięki.